Siema, mam dzisiaj do przedstawienia modyfikację, która nazywa się A Night to Remember. Modyfikacja jest fanowska. Nie zrażajcie się na samym początku, ponieważ ten początek jest dziwny, ale potem naprawdę się rozkręca, jest naprawdę fajna. Dubbing jest po angielsku, oryginalny zresztą Wiedźmina, jaki jest po angielsku. Jest to po prostu posklecane słowa, ale brzmi to całkiem nieźle. Ja już jestem po rozgrywce, bawiłem się całkiem przednio. Myślę, że jest to fajna przygoda. No i co? Tyle. Zapraszam, wydaje mi się, na odcinek. Zostawcie suba i znajdziecie tutaj sporo ciekawostek o Wiedźminie, ale też o kronikach, na przykład Myrdany, także możecie zostawić suba. Zapraszam. A zatem przed nami modyfikacja Noc do zapamiętania, Night to Remember. Zobaczmy, z czym to się je. Słuchajcie, jeszcze taka mała informacja na samym początku. Jeżeli gdzieś w pewnym momencie było słychać takie trzeszczenie, to ja sobie co 5 minut będę zatrzymywał odcinek i to sprawdzał. Jest to wina właśnie, cały czas próbuję to rozwiązać, nie wiem do końca czego. Jeżeli zdarzyło ci się kiedyś mieć bardzo podobny problem, to możesz de facto napisać, może to pomoże. No bo też nie jestem w stanie wymienić całego komputera od samego początku. Zaznaczmy sobie ryneczek główny. Mamy tutaj oczywiście zmienione dialogi na język angielski, ponieważ dubbingu polskiego nie ma, tej modyfikacji, natomiast są napisy po polsku. Zobaczmy, z czym to się je. Wiem, że się je, że jest to całkiem smaczne danie, szczerze mówiąc, bo już gdzieś kiedyś miałem chyba okazję zobaczyć tą modyfikację i tego questa. No, wyglądał przednio, miejmy nadzieję, że przednio tak samo będę się bawił grając w to, a że wy będziecie się tak samo przednio bawić oglądając to. Możecie zostawić lajka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i suba. Przede wszystkim bardzo mi na tym zależy, chciałbym dobić 1000 subów, żeby dostać partnera, no i wtedy już z górki. A zatem nie sądziłem, że to jeszcze powiem kiedykolwiek. Winnica Corvo Bianco po raz kolejny. Niechże tak będzie. Zaczekaj do północy w Corvo Bianco. No zobaczmy, co się dzieje w moim Corvo Bianco. Jeżeli też nie widzieliście w ogóle serii z Wiedźmina, albo chcielibyście sobie przypomnieć, bo oglądaliście serię z Wiedźmina, albo graliście 5 lat temu, to taką serię znajdziecie. Zapraszam bardzo serdecznie. Zatem teraz mi się wszystko pozmieniało. Nie pamiętam, co gdzie się klikało. Weźmy sobie medytację i północ. Niech północ wybije. Noc, którą zapamiętamy, czy faktycznie tą noc zapamiętamy, nie wiem, ale wiem, że się zajebiście, szczerze mówiąc, jaram. Nie zaliczyłeś zadania ze W krwi odrealne, ścieżka ukrytego w DLC Krew i Wino. Zaleca się zagranie lub obejrzenie go przez rozpoczęcie tego zadania, żeby uniknąć spoilerów i nieporozumień. Jeśli nie jesteś gotowy, naciśnij Escape i wróć następnej nocy. Ze W krwi odrealne zadanie. Ścieżka ukrytego. No nie zaliczyliśmy, bo my wybraliśmy troszeczkę inne zakończenie tego wszystkiego, więc niestety nam się nie udało, ale myślę, że nie wiem co na razie, muszę pomyśleć w sumie. Dobra, już wiem, jak to zrobimy. Puszczę wam tutaj po prostu fragment, taki najważniejsze, 3 fragmenty odnośnie tego, co się działo w wątku z Orianą. No a jeżeli chcecie całość, to podlinkuję wam tutaj film Concho Player, jakoś tak się nazywa ten ziomo. No i możecie sobie tam zobaczyć całego tego questa związanego z Orianą. Oriana? Zostań. Natychmiast. Myślałam, że dłużej ci zejdzie. Nigdzie mi się nie śpieszy, bo nim pojadę dalej, zajmę się tobą. Wyjdź na zewnątrz, mały, i zamknij za sobą drzwi, proszę. Nie! Zostaw ją! Pani Oriana o nas dbała! Zabrała nas z ulicy! Przywoziła słodycze i nam śpiewała! Zostaw ją! Widzisz, Wiedźminie? Świat nie jest czarno-biały. Piłam z tych dzieci, to prawda. Ale nigdy tyle, żeby zabić. I daję im sporo w zamian.
Zdajesz sobie sprawę, że któregoś dnia do ciebie wrócę? W takim razie będę cię wyglądać. Mówiliśmy, że pewnego dnia jeszcze po nią wrócimy. No i wracamy. Potwierdź. Noc koszmarów. Zadanie zaktualizowane. Pokaż. Łe. Shit. Zaraza. Co my tutaj robimy w ogóle? Zabij babę wodną z chęcią, tylko już zapomniałem, jak tu się w ogóle używa czegokolwiek, szczerze mówiąc. Także użyjmy sobie też groma. Myślę, że baba wodna na 51 poziomie. Ja tu sobie fabularnie przechodzę. Nie, no to nie może być tak. Nie. Wyłączam skalowanie poziomów, nie. Wyłącz. I chciałbym mieć mniejsze sobie na krew pod i łzy, bo nie chce mi się tego tak przechodzić. Tak mega ciężko, na mega ciężkim poziomie. Chciałbym po prostu tutaj się zagłębić w fabułę, jaka jest. Run away, damn it. Żywiąc wiedźmińskich zmysłów, podążać za śladem baby wodnej, która zostawia za sobą kryw. No dobra. Ale co my robimy nagle w jak to się nazywa ta miejscowość? Tu samotna? Chyba tak. Jump this wall, nimble little beast. Ręczna bestia, to prawda chyba. Triss? Triss? I should talk to her. Co? Tak, żebyście się nie zrazili tym modem. Podobno początek jest naprawdę zadymiarski, ale tym dalej w las, tym jest dużo, dużo lepiej. Czytałem o tym, że początek jest średni, ale końcówka i tak dalej ma mega dużo opcji. Oczywiście pokażę wam je wszystkie, także dzisiejszy materiał może być mega długi, ale podobno modzik jest taki. Jeżeli... no, generalnie jest po prostu taki, także... Także tyle. Także porozmawiajmy z Triss, co ona tu w ogóle robi. Greetings, Triss. Znaczy, ona mieszka z nami w Korwobianko, więc... I've been thinking about this. Who I'm looking for. I'm not Yennefer, Geralt. But I can't be like Yennefer. So, what do you think? Triss, stop. You don't like me? You realize one word and you'll howl with pain. Who are you? I'm in your nightmare. Okej, czyli to nie jest Triss. Kto to jest? No na pewno nie Triss, to tyle wiemy. Walka z bossem. Pewnie by to było strasznie ciężkie na drodze ku zagładzie. Wygląda... Umiejętności ma jak nie wiem w sumie kto. Za bardzo, nie wiem kto się tak umiał teleportować. Wydaje mi się, że jak nikt. Ty, ona przebiegła za ścianę, ja nie mam jak ją dopaść teraz. Wracaj tu. Skoro jesteś moim koszmarem, to pokonam cię jak wszystkie moje koszmary. Prosta piła. Już po mnie? Kto to w ogóle jest? Co tu się odpieprza na razie w tym modzie? Ale wiem, że później fabułka się naprawdę rozkręca. Także pokonajmy ją i zobaczmy, co jest dalej. Geralt, please. O kurde, ile opcji. Oszczędź, oszczędź. You have to tell me what's going on. What the hell was that? To DLC, powiedzmy, fanowskie, ma całkiem sporo opcji do wyboru. I ma sporo zakończeń. I plan to kill Ziriel quickly, painlessly. But now, I shall not deny myself the pleasure. And who might you be? This is the end, Geralt. I must be out of my mind. Vesemir,
Draw your sword, Geralt. I warned you, pissing up wind leads to disaster. This time you pissed in a tornado. Do anything stupid and they'll tie you down on an anthill, face coated with honey. You'll scream so loud even the storm riders will hear you. Are you ghosts? Go away, or I'll kill you. Ukryte? Chyba tak. Jakaś próba? Regis! I'm sorry, my friend. Greetings, Geralt. Remember me? Spierdalaj. Pomóż mi to się, co z twoją robotą? Is it your doing? A to twoja robota. You like it? You crazy? You're a recovering addict. So you say, yet I wait and wait and nothing. Pomóż mi, spierdzielaj. Fuck you. At last, it's over. C'est un coq. Et coq là, c'est un roi à l'épiphanie. Coq. J'ai connu à mon égard. Ara. Snede. Man amaranei. Asausnan falafashtamash dachsana. Pierdalej, to nie była najlepsza opcja, jaką mogłem wybrać chyba. Chyba, że to tak miało się wszystko potoczyć, a to wszystko to był jakiś zły sen. Posiadłość, korwo bianko. Wszystko nam się śniło. Sny potrafią takie być, to prawda. Myślę, że dałoby radę, jeżeli chodzi o sny, żeby takie były. No i Triss przy moim boku. Nie wiem, czy to ze względu na to, że faktycznie ona została ze mną w korwo bianko. Czy po prostu defaultowo w modzie tak jest? Nie mam zielonego pojęcia. No, jest to dom. Mój dom. Korwo bianko. No kurde, sowa z listem jak w Harrym Potterze, chłopy. Wyjdę na świeże powietrze. Musimy zaciągnąć troszeczkę świeżego powietrza. Zadanie zakończone. Noc koszmarów. A, i teraz mamy zadanie pamiętna noc. Okej. Okay. Mamy też Triss przy boku, która sobie smacznie śpi i bardzo dobrze. Niech sobie smacznie śpi, nie zamierzam jej budzić. Letter. List, pamiętna noc, zadanie zaktualizowane. Zaznaczmy sobie to zadanie. Zbierz list w pobliże sowy. Ktoś tutaj się pomylił z tłumaczeniem. Ja bym chciał w ogóle zobaczyć opis tego zadania. Po wybudzeniu się z koszmaru Geralt wyszedł na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza. Na Geralda czeka niespodzianka. List od sowy. Kto mógł posłużyć się ptakiem jako listonoszem? Zaraz pewnie się przekonamy. Tajemniczy list. Drogi Geralcie, mam szczerą nadzieję, że ten list zastanie ciebie i twoją ukochaną w dobrym zdrowiu. Jak wiesz, znajduję się dość daleko od Tucson, ale myślami wciąż jestem w tej cudownej krainie. Pewnie to Regis. Piszę do ciebie z wielką nadzieją, że jeszcze nie jest za późno, aby dowiedzieć się czegoś o losach naszej wspólnej rudowłosej przyjaciółki. Muszę cię prosić o przysługę, przyjacielu, mimo że nie miałem odpowiedniej okazji, aby powiedzieć ci o Rianie tyle, ile bym chciał, a wydarzenia w sierocińcu odebrają ci choćby ślad chęci poznawania szczegółów mojej z nią znajomości. Muszę przyznać, że faktycznie jest mi jeszcze bliska. Dlatego jeśli istnieje choćby najmniejsza szansa na aby zawrócić ją z powrotnej ścieżki, którą obrała, proszę, abyś znalazł sposób, aby jej w tym dopomóc. Przypominam ci,
Przywróćmy sobie. Przypominam ci moją niezbyt falebną przeszłość. Choć wstydzę się wspominać tamte czasy, jestem głęboko przekonany, że picie krwi jako akt niezbędny do przebrwania wampira to tylko mit. To działanie wynika z najbardziej podstawowych instynktów, które wiodą nas ku takiemu zachowaniu. Jednak jestem właściwie pewien, że Oriana ma dość siły woli, by wyrywać się ze szponów tych prymitywnych popędów. Ale jeśli coś się nie powiedzie, Geralt, błagam cię, bądź ostrożny, ona ma ogromne doświadczenie i już raz pokonała Wiedźmina. Naprawdę wolałbym, abyś pozostał moim żywym, oddychającym, bliskim przyjacielem na długie lata. Jestem absolutnie pewien, że gdy nadejdzie czas, to w świetle mojej skromnej prośby dokonasz właściwego wyboru. Z poważaniem, twój wielny przyjaciel R. Czyli mój wierny... przyjaciel Regis zapewne. Just trying to avoid a fight. To protect her. Well, I should check the orphanage. I'll find her if she's there. Pewnie, że tak. Tylko ubierzmy coś, bo w galotach mamy podupcać. Zbroja wiedźmińskiego cechu brzmi? To jest dobry wybór? Ja, czemu ja mam pancerz na sobie, który ma więcej pancerza niż... I jakby pokazywało mi, że jak założę, to dostanę minusowy pancerz. A nie, bo to jest zniszczone. Warto by było to naprawić. Dobra, ale teraz nie będziemy się bawić w takie szczególiki. Załóżmy, co tam możemy pozakładać i lećmy przed siebie, bo to jest najistotniejsze. Jeszcze kuszę możemy założyć. Odpalę mi tu ekwipunek. Założymy jeszcze sobie kuszę, a te... to fajne w sumie. Pozakładajmy to, czemu by nie. To minus 40, to minus 19. A, powładajmy sobie... naszymi potężnymi mieczami, innymi troszeczkę niż tym głównym wątku, który prowadziłem przez 101 odcinków, całkiem sporo. Do sierocińca pokazałem wam najgłówniejszą fabułę, co było z tym sierocińcem, to znaczy Oriana prowadziła sierociniec, żeby pić krew właśnie tam z młodych dzieci. Ale nie na tyle, żeby ich zabić, no i odwdzięczała się, no można myślę powiedzieć, że po stokroć, to znaczy dawała im dom, dach, brała z ulicy, myślę, że ostatecznie same dzieci broniły Geralda przed zabiciem Oriany, także wygląda na to, że tam wszystko jest w porządku, dziwna relacja, to prawda, ale wygląda na to, że było z nimi wszystko ok. Pytanie, co teraz z tym sierocińcem? Co, mam po prostu wejść do środka? Oj, coś tu się chyba wydarzyło nieciekawego, mi się wydaje. Oriana? Who the fuck are you? Podróżnikiem, wampirem? Tu jest tyle opcji dialogowych. Chciałbym wam to wszystko pokazać, ale nie wiem, czy będę w stanie w sumie. Powiedzmy, że jestem wiedźminem. Na pewno te końcowe myślę, że nagram kilka jakby końcowych wyborów i wtedy wam je pokażę. Jestem wiedźminem, podróżnikiem, wampirem. Wampirem. Me. Drifter, stranger, mutant. Sometimes even by my name. Vampire of Rivia. Very funny, you cretin. Well, come in then. We've matters to discuss. I am looking for a red-haired woman. That's interesting, because we're supposed to meet her too. Why are you looking for her? Our boss has questions for her about the orphanage and children. The orphanage was attacked and almost none of the children survived. Almost? Nice word, so someone is alive. And we know for sure that Oriana herself is alive too. But she doesn't want to come here. So there's something wrong with here. We are few, and we guard the places where she used to be. Perhaps you can help us. And then our leader, Baron Edward. We'll give you a decent reward. Oriana will kill you. She is a monster, not a human. And only I can help. Meaning I need more information. I've not got all the answers. Talk with our leader about it.
For what reason are you interested in the children? It's no concern of yours. I'll ask again, polite-like, and you'll answer just as politely. Would you look at that, lads? Vagrant mutts giving us orders. Needs to know his place. Fuck him up! We'll break your legs, vagrant! To prawda, pewnie by wam się udało, gdybym nie grał na poziomie łatwym. Pik, pik, pik. Zaspamuję was wszystkim, czy mam walę groma. A nie mogę, ty. A dobrze, że jesteście śledziami na szczęście na 36 poziom. Nie wiem, który ja mam poziom w sumie. Ale wydaje mi się, że dużo wyższy niż 36. Kurde. Puśćcie tą gardę, bo inaczej dostanę na dziurę przez was. Opuść gardę. Otrząśnij się. Nie trzymaj gardy. Najlepszą obroną jest atak. Co robić? Pik. Dobra, ty, trzeba się uspokoić, bo zaraz naprawdę mi nakopią. Nie wiem, co by się stało, jakby mi nakopali, ale mi się nie uda. Pik. Trochę niehonorowa to bitka. Gonna answer me? Baron won't be happy. Alright, I'll tell you what I know. Years ago, our leader, Baron Edward, visited Toussaint, where he met a beautiful lass, and a wee boy was born to them. The Baron went with us to the Farlands, where we were culled by battalions of Nilfs. Well, I can't say the Baron liked that girl much as he left her here. However, he recently said we must visit Toussaint again. We came here and found out that she had died of some illness about a year ago, and the boy was sent to an orphanage, to this Oriana. But we didn't manage to find neither the boy nor Oriana. Since that vampire attack, the orphanage has been abandoned. All that remains now is a mess and a pile of children's corpses. The Baron was quite upset, but then we learned that Oriana is alive and in perfect health. People saw her in the city with a wee boy. The Baron is certain that this is his son and very much wants to find this woman. However, she is elusive. Everyone knows her, but where she is, no one seems to know. So, we divided into groups, and now watching for places where she may appear. To be honest, I'm well tired of sitting around here waiting. So if you could find a way to help us, it'd be well appreciated. I see it now. It's a deal. Then you should talk to the Baron. Where can I find him? We have pitched camp on the banks of the lake known as Shaed Lagad, near an ancient amphitheater. See what I can do. Dobra, normalnie to trochę dużo więcej rzeczy gadam na odcinkach, ale zważywszy, że to jest taki odcinek powiedzmy specjalny, trochę bardziej ciekawostkowy, niżeli taki w moim stylu, bo ja to tam lubię cały czas gadać praktycznie na odcinkach. Nie zamykam papsa, papsona, cały czas nad łupcom. Jakieś dziwne zdania, często nie mające za dużej ilości sensu, ale przynajmniej coś się dzieje wtedy na odcinkach. No to niestety, no niestety albo istety, teraz zobaczycie troszeczkę inny format odcinka, to znaczy jest to format ciekawostkowy, także zamykam tutaj papsona. No i co, idziemy do obozu bandytów, widzimy się pewnie w obozie bandytów. To sobie miejsce wybrali, dość odległe, że tak powiem, na mapie. No jesteśmy właściwie to nigdzie. Oddalę wam troszeczkę mapy, żeby wam to pokazać. Jesteśmy dosłownie w miejscu, w którym nigdy nie byliśmy. Tutaj jest jakiś znacznik zapytania w teorii. No ale generalnie, no, nic tu nie ma. Ale są bandyci. Halt! What are you looking for? I am a witcher. Your friend sent me here. Got a deal with the Baron. Well, all right. The Baron's in Beauclair at the moment. Should be back soon. Wait here a bit. Thank you.
Greetings, Baron. Any news? Where's Alfred? He's gone. Orianna killed him. What? But how? Tell me what happened. She is not just a woman. Maybe a witch. Or a monster. I'm not entirely sure what happened myself. Oh, shit. And who is it? A witcher? Huh. It must be destiny that sent you to us. Actually, dobra, aktor głosowy. I'm Geralt. And he's the famous Geralt of Rivia, no less. Yeah? What about you? My name is Edward. I take care of these fine gentlemen. Sound like common bandits. Any difference? Don't be so prejudiced, Geralt. We don't rob and kill the innocent. I don't believe it. However, I am here about Orianna. Of course. This evil woman, she has stolen something quite precious. And that's why I'd like to contract your services, Witcher. To kill that monster and take back that which belongs to me. The child. Huh. I should have known you'd already figured it out. I'd expect nothing less from a Witcher. Have my men already told you about the boy? Powiem, że nie, żeby się rozpowiedział. No. That's hard to believe, considering all the strange stories they've rumored about me. It's no matter. I'll tell you the truth of it. Have you ever truly loved somebody, Witcher? Nie kochałem, przejdźmy do rzeczy. Nie twój interes? Tak. Yeah, I've loved. Can we get to the matter at hand? I loved a woman once. I was born a commoner. But I was gifted with a blade. After proving myself in battle, the Duke of Toussaint knighted me as a young man. It was quite a spectacle. All the nobles wanted to meet the lowborn knight. And that's how I met her, the only one who didn't care about all that. We fell in love. We had a son together. And we were happy. For a time. When word broke that she bore a child to a commoner, outside of wedlock, I fled Beauclair that very night, and I made her promise to say the child was against her will. She broke our promise. Her family quickly fell out of favor. They lost everything because of me. A few months ago, I received word that she had fallen ill, and our child had been orphaned. I never should have left her alone in that city. After all of these years of regret, I need to do right by her, and take care of our son. What do you say, Witcher? Will you take the job, and return my boy? No, teraz troszeczkę ten aktor... No, na początku nieźle mu szło. Something wicked here. It's in the air. I can smell it. You're not wrong. We've heard some strange sounds. In that direction, by the amphitheater. I told my men to stay away from it. It'd be nice if you could have a look. See what I can do. Nie będę pracował dla bandytów. Zrobię to za darmo. Porozmawiajmy o mojej zapłacie. Zrobię to za darmo. I don't want your coin. You fight for a noble cause. But if you return my boy, I will find a way to repay you. But I need more information. Your friend, what happened to him? We set up an ambush outside Orianna's estate. Alfred and I had her cornered, with nowhere to go. I asked her what she had done with my son. She gave a contemptible answer, so Alfred motioned for his blade. All at once she vanished. And Alfred, I was covered in his blood. There was nothing I could do. What kind of creature could do such a thing? Must be a kind of vampire. A vampire? Geralt, my son is in danger. You're my only hope. All right, see if I can find her. Remember, Geralt, the boy mustn't be harmed. Dobra, dobra, damy radę. Zbadaj amfiteatr w pobliżu obozu bandytów. No pewnie, że zbadam chyba. Dobra, to jest ten amfiteatr? To jest zadanie opcjonalne. No idźmy tam, może znajdziemy tam jakąś notatkę albo coś ciekawego. Możemy tutaj pobadać. Tutaj są jakieś dziwne dźwięki podobno i to w ogóle wygląda jak arena walki, tak sobie
Jest świeca jakaś, możemy to zapalić. Badaj amfiteatr w pobliżu obozu bandytów. Coś słyszałem chyba. Nie widzę tutaj żadnych śladów, które potencjalnie mógłbym zbadać. Generalnie modyfikacje do Wiedźmina nie są najlepsze z tego względu, że się bardzo ciężko tworzy. Z tego co słyszałem, no jeżeli chodzi o modyfikacje, to Wiedźmin naprawdę utrudnił to twórcom jak tylko mógł, także nie znajdziemy wielu modyfikacji, jeżeli chodzi o Wiedźmina trójeczkę, a szkoda szczerze mówiąc, bo myślę, że ludzie są na tyle kreatywni, a fanbase jest na tyle duży, że można by było tu coś ciekawego uklecić. Mamy jakąś samicę. Samica jest tak zwana martwa. Pamiętnik pachnący perfumami, wino Wisla Krask. Krak. Dobra, przeczytajmy. Fragment pamiętnika skropionego perfumami o zapachu bergamoty, jaśminu i drzewa cedrowego. Nareszcie znalazłem rozwiązanie egzaminy do Imperialnej Akademii Dramatycznej, przygotowałem słynną rolę. Ta rola jest za trudna, mój nauczyciel wciąż nie jest zadowolony. Dziś wieczorem ruszam, przygotowałem świece, zdobyłem dwie butelki dokładnie tego samego wina, które wypiła Elsa. Tuż przed swoją śmiercią będę próbowała do skutku, aż poczuję, że jestem Elsą. Dzień już umiera, zapada się w sobie tak jak ma dusza. Ciemność mnie wkrótce pochłonie, jak dusza marna. Nie, teraz jestem wreszcie gotowa, by pamiętać o duchach, odnowić w sercu, zapalę świecę. Pierwszy płomyk dla chłopca, dziecko nie ledwie, co w polu bitewnym w samo południe rażony skonał bez jęku. A oto wino, wypiję je i nim waszą pamięć uświęcę. I ta misja jak się nazywa? Możemy ją wykonać. To jest poszukiwanie? Pamiętna noc? A to pamiętna noc. A nie. Co się... Badaj amfiteatr. No to, zbadałem. Wiedźmin postąpił tak jak chciał Baron i odkrył, że amfiteatr był przeklęty. Teraz zdecydował się spróbować zdjąć klątwę. Dobra, ale to nie czytałem za bardzo. Musimy wypić wino, ile dobrze pamiętam. Tylko nie wiem, czy to nie było północy albo coś takiego. Gdzie są moje przedmioty fabularne? Odpalę mi przedmioty fabularne. Mamy to. Wypij. Mogę? Nie mogę, niestety. Mogę to zasadzić za petarne. Kurde, bo zaraz wam wysadzę petardę, nie? To coś czuję, że nie będzie nic ciekawego. Nie chce mi się czytać jeszcze raz tego dziennika. Idziemy zbadać ślady w pobliżu rezydencji, bo tam pewnie był opis, że trzeba jakąś świeczkę po kolei odpalać. Nie chce mi się tego akurat robić. Mamy tu gdzieś znacznik szybkiej podróży? Kurde, gdzie ja muszę zadupcać? Łe, chłopie, dobra. Widzimy się na miejscu. Dobra, zatem rezydencja Oriany i ślady, które możemy tutaj znaleźć. To jest ewidentny ślad chyba jakiś. Need to examine the body. Throat torn open by man-like jaws. Severed artery. Bled to death in seconds. Robota vampira? Torn open by man-like jaws. Severed artery. No to wygląda. Tutaj jeszcze krew możemy zbadać. Coś jeszcze? Na to wygląda. Tutaj coś. Dobra, możemy za nim podążać. Tylko wydaje mi się, że ten, szczerze mówiąc, ten perfum tak średnio wyraźny. Powiedziałeś, że bardzo wyraźny zapach perfumu, to bym się tak nie zgodził. Tak. No tak, wąchamy, ale już kurde, ledwo co, szczerze mówiąc. Jaka w ogóle ładna ścieżka tej. Tak swoją drogą, taka polna po zboczu. Mega ładna, nie? Na całym, z całym widokiem na tu są. Chyba zgubiłem ślad. Nie tędy, gazu. Dobra, już widzę, że musimy zejść na dół, to niech podbiegnijmy sobie troszeczkę, żeby nie marnować czasu. Ślady. Konia. A, i płotkęsem będziemy zadupcać? Dobra. Gaduję, że tak odnajdziemy Orianę, prawda? Na to wygląda, skoro to jej ślady w jej rezydencji, to na to by wypadało. Będę zadupcał za minimapą, bo szczerze mówiąc, jak klikam prawy przycisk myszy, to się jeszcze nie zdąży załadować. A już, a jakby już jestem przed tymi śladami,
ale minimapa na szczęście pomaga i to całkiem sporo. Jesteśmy na cmentarzu. Footprints. Narrow. A woman's. Jesteśmy w miejscu, w którym spotykaliśmy się z tego. Z Regisem. Podążaj za śladami stóp. No to wydaje mi się, że prowadzę tutaj, także chyba idę dobrze. Jak na moje dzido przed siebie, zobaczymy. Nie, ale to minimapa pokazuje, że nie tutaj. Tutaj też nie ma za bardzo śladów. A ona tu weszła i wyszła, tak? Ja, no, jak z banuk, jak zwykle łażę gdzieś po miejscach, w których nie powinienem łazić. Złamany kij chyba zebrałem. Petarda, no. Dobra, wracamy. Po śladach. Czyli musimy wyjść i iść po prostu, okej, iść za jej śladami. Na koniu już chyba nie da rady. Dawaj, Gerward. Gazu, bo tu nie ma co się opierdzielać. Pewnie oni poświęcili 500 lat na tą modyfikację. Nie, kurczę, przez 3 lata robili tą modyfikację, szczerze mówiąc. A to skipuje połowę, nie? Fisherman, you should know something. Siema, rybak. Good day. Fish biting? I catch more when it's raining. Did you see a red-haired woman here? Left this site by boat recently. Maybe. Maybe not. Give me a few coins and I'll try to remember. Trzymaj 500. Fine. I'll pay. Oh. I'm lucky to stumble across wealth today. Opa, już nie musisz pracować do końca życia, szczerze mówiąc. Za takie siano, mam wrażenie. The woman came from that direction, by the cemetery. Paid me a tidy sum to take her across the river. She was nervous and dirty, but I didn't ask her about it. I dropped her off near the Cockatrice Inn. She hopped off the boat without saying a word. Czyli Kuroliczek. To jest następny cel podróży. Mm-hmm. Też mnie zawieziesz? Dobra. Ty mnie nie zawieziesz, ale sam się zawiozę, kurde, twoją łódką. Lecę przed ciebie, widzimy się już na miejscu, żebym wam tej podróży po prostu, żebym to skipował, żebyśmy prosto do fabuły szli. No dobra, jesteśmy już w miarę blisko, także otrzymujemy tutaj. No i co? Szukamy, musimy zbadać mieliznę w pobliżu Kuroliczka. Zobaczyć, czy znajdziemy tam jakieś potencjalne ślady tak zwanej Oriany. Coś czuję, że całkiem sporo będziemy chodzić po mapie, żeby ją znaleźć. Nie będzie to jakaś mega szybka podróż. To mnie trochę wkurza, bo ja bym chciał już fabułę. Widzę śladuchy. I co za nią? Z Płotkęsem? Dawaj z Płotkęsem. Chyba na płotce jestem w stanie za jej śladami podążać. Tak jest, i tak będę je widział. A jeszcze muszę je zbadać chyba. Tak jest, muszę najpierw chyba te ślady zbadać albo coś takiego, no bo tutaj mi się nie aktualizuje mapa. Czekaj, zejdź z płotki i zobacz, czy jestem w stanie wejść z interakcji. Trace. Dobra, i teraz chyba powinno się to zaktualizować, kiedy pojedziemy dalej. A, dupa. No ale i tak lecimy. Lecimy dalej? Czy powinienem podążać i zbadać trop? Nie wiem, szczerze mówiąc. Idźmy dalej, tylko miejmy nadzieję, że to się nie zbaguje. Jo, dobra, opcjonalne. Użyj wiedźmińskich zmysłów, aby zbadać dom. Jak opcjonalne? A jaką mam potencjalnie inną misję? No muszę zbadać ten dom. Tędy nie wejdę. Że musimy chyba go trochę poobchodzić. Płotka nie jest w betonu. Tyle razy mam ci powtarzać. Tutaj? Tutaj coś jest? Jeszcze na zewnątrz. Tu coś jeszcze jest. Albo to gdzieś w górze, albo w tym pomieszczeniu tutaj. W środku. Na pewno jest tu ta lupa taka na minimapie. Ale to chyba tutaj w środku? Albo i nie wiem w sumie. Oriana! Tu coś jest? Nie, tu coś jest? Nie. Tu coś jest? House looks inhabited. No sign of the dweller though.
Guess I'll look around. Dziennik Oriany, przeczytajmy. 26 czerwca. Dedlaf po raz kolejny udowadnia, że nie rozumie, iż ludzie nie spełniają naszych standardów. Nie powinno mnie to już dziwić. Wyładowuje swój gniew na całym mieście za czyny jednego zwykłego śmiertelnika. Demonstruje jedynie swoją słabość, co za hańba dla naszego gatunku. Być może pośród całego tego zamieszania Regis i jego wiedźmin znajdą sposób, by przynajmniej na chwilę sprawić, że Dedlaf się opamięta. Przypuszczam, że przebywanie z dziećmi w sierocińcu nie będzie zbyteczne, dopóki wszystko się nie uspokoi. Idę tam. Śmierć, zniszczenie, krew jest wszędzie. Moje dzieci nie potrafię tego opisać. Geralt z Livii dołączył do mnie w drodze do tego miejsca. Wygląda na to, że znowu budzę jego zainteresowanie. Szybko poradził sobie z poszukiwaniem ukrytego, więc mogę się tylko domyślać, czy będzie chciał czegoś ode mnie. Nie widzę ku temu powodu. Bardzo dbałam o swoje dzieci, karmiłam je, dawałam im prezenty. To uczciwa wymiana. Wygląda na to, że Dedlaf został zatrzymany, a wampiry wycofały się. Znalazłam skromny dom poza miastem. Wygląda na to, że właśnie tego potrzebuję. Doszły do mnie jakieś głupie plotki o sierocińcu. Muszę zrobić wszystko, aby szybko je uciszyć. Mimo wszystko nie mogę przestać się zastanawiać, czy to możliwe, by wiedźmin zdradził księżnej moją tajemnicę. Mocno w to wątpię, ale lepiej przynajmniej na razie trzymać się z dala od miasta. Dzisiaj sprzątałem sypialnię i znalazłem te notatki. Musiałem je sporządzić kilka tygodni temu. Myślę, że powinienem znaleźć krawca. Naprawdę bardzo lubiłem tę sukienkę. Dzisiaj chciałem skosztować krwi Agnety i zwykle dziecko płaczące za tatusiem w ogóle nie zwracało mojej uwagi, ale tym razem było inaczej. Czy to możliwe, że czułam empatię? Co za bzdury. Może przejąłem się wymysłami Regisa, a może raczej to paskudna mikstura, którą nieszczęsny farmaceuta sprzedał mi na ból głowy. Wydaje, Agneta okazała się dobrym pomocnikiem w gotowaniu. Dość pracowity dzień, dwóch kretynów postanowiło zaatakować mnie w pobliżu mojej posiadłości. Ten baron Edward twierdzi, że jest ojcem Nielana. Nie ufam osobie, która nagle po kilku latach z nie wiadomo skąd wraca z butelką mleka. Z dobrych wiadomości Agneta szybko dochodzi do siebie. A co się stało? Ten baron powinien być wdzięczny, że nie podzielił dramatycznego losu swojego przyjaciela. Może spróbuję pić tylko trochę? Naprawdę brakuje mi roztopności Regisa w takich sprawach. No dobra. Agneta? What have I done? The girl has a rapid heart rate, and it seems that she has lost a significant amount of blood. You say she fell and hurt herself? Something like that. Tell me, will she be all right? I'm afraid such injuries have consequences. She may have a chance at recovery. She must drink plenty of fluids and remain in bed. Thank you, Doctor. Take good care of the girl. Another injury like this could prove fatal. Ładna suknia. Interesting. She seems to hesitate. As though she is experiencing some sort of inner conflict. Okej, zadanie zaktualizowane na jakie? Bo teraz nie mam nic, nie mam żadnej tutaj misji. Żebym pozbierać co najwyżej książki, użyć wiedźmińskich zmysłów i jestem w stanie. Biografia wampira Regisa, pióra jaskra. No tak, a co innego mogliśmy tutaj znaleźć? Jeżeli nawiązanie do Regisa i do innych wampirów. Poczekaj na Orianę przed domem. Jakbym jeszcze mógł z tego domu wyjść? A tędy się wchodziło, no dobra.
Ta płoska to taka mało pinezyjna, że tak powiem. Na pewno, jeżeli chcieliśmy się ukryć, to średnio nam wyszło. Here we are. Ona przeprowadza po prostu dzieciaki, tak? Z tamtego sierocińca do tego, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Come on. Children, it seems there's a matter I must attend to. Go on, Neelin. You and Agneta get dinner started. I'll be home soon enough. Asleep in midst the trees, bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, feeding all manner of ghouls, hags, and wraiths. Nice tune. Damn sad, though. Folk have forgotten it. Got other things on their mind. Things like me. Musimy najpierw porozmawiać. You've killed a man who wanted to reunite a boy with his father. Well, the threat of a sword doesn't always bring out the best in me. Fair enough, but the children, you can't continue to use them as livestock. And who exactly are you to lecture me? I know this might sound strange, but I want to help you. I've come across something interesting in your house. So, you've been snooping around. Do I intrigue you that much, Witcher? Orianna, your orphanage was destroyed. You've tried to rebuild it, but you're about to lose it all again. I get the feeling you no longer consider these repetitive circumstances as minor inconveniences. So you've read a few meaningless musings, and now you presume to understand me? I may not understand you, but I do know one thing. You don't have to drink blood. Such nonsense, Witcher. Need I remind you of what I am? Drinking blood is essential to my survival. You can't help me. No one can help me. Pokaż list od Regisa. No pokaż. I may not be able to, but a mutual friend may be able to. Look at this. Regis, Regis. Awfully considerate as always. The act of drinking blood for sustenance is a mere myth. Interesting. He seems certain. Well, I suppose he'd be upset if we tussled, wouldn't he? Even if you kill me, villagers, knights, and other witchers will always come after you, and you know it. You've no idea what it's like to constantly fight to overcome your hunger. Your nature. However, give me a moment. Oi. Nie podoba mi się ta chwila. One who comes from Gerishim must be strong in spirit, merciful and noble. Really, Regis. When we first met, you took so much pride in attacking these feeble humans from above. And now it seems things have changed, apparently. Perhaps, after all these centuries, it is finally time. All right, Regis. To za scena. I've made my decision. I vow never to feed on blood again. Can I trust you to keep your vow? Unlike your kind, Witcher, we tend to keep our promises.
All right, but you must leave to Soin immediately. The guards are looking for you. I suppose it was inevitable. I shall leave this place. Where will you go? The letter you gave me wasn't only meant for you, Geralt. I see. Well, good luck then. I shall take my valuables and say goodbye to the children. Wait for me here, White Wolf. Ty, ale nie postanowisz, że ostatnim posiłkiem to będą te kidosy, prawda? Miejmy nadzieję. O, co się dzieje? Damn it. Things have sure gotten messy. What happened, Witcher? Are you a coward? Why'd you let her go? Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see, sword in hand. Talking gets the job done for some. Bullshit. I hired you to kill her. But I changed my mind. I don't have to explain myself to you. What have you done with my boy? Tam się nie zajmę. Twój syn nie żyje, pani. Bywajcie stąd dalej już. Your son is dead. So you're a liar and a coward. First we'll take care of you and o. Then I'll hunt that bitch myself. No i dupa, bo myślałem też, że jak mu pomieszam w głowie, to nie powiedzą. To magia, to magia, to magia. On tak naprawdę nie myśli i mnie zabiją tak czy siak, ale coś czuję, że tutaj nie było dobrej opcji, jeżeli zabijamy tego. Jeżeli zabijamy, nie zabijamy Oriany, to coś czuję, że tutaj niestety... Ej, ty jaki ciężki ten baron, co to jest jakiś zatrzew, ty? Zmieniam ten poziom trudności. Nie chcę mi się aż ważyć na takim poziomie. Dawaj mi po prostu opowieść. Let's go, Litibi. Jeden hitek. No i to jest rozgrywka, taki wiedźmak powinien być. A nie, że coś tam musi chłopie unikać jakichś normalnych szczawików, bandytów, barona chłopie. Zresztą to bandyci, dobrze im tak. Czekamy na pick, atak, unik, pick, contra. Oglądamy animację tego. Olgierta Foreverenza, tak de facto. Auć. For it. Margot. Chociaż dobry ten miecz? Całkiem dużo bił w sumie. No, myślę, że to by był strasznie ciężki boże, jeżeli to nie byłby poziom najłatwiejszy. Serio, na drodze ku zakładzie to myślę, że by nie dał rady, nie? Ja mi się bił chyba z 2 godziny. What's the matter? A witcher slaying a human to protect a monster. I'll admit, I'm impressed. Had no choice. Am I correct in assuming that this most troublesome Baron Edward promised a most sizable reward? Here. No i dobra. If only all my employers were that generous. Good luck. Zabijaj te dzieciaki, za 2,5 koła to ja mam. Chłopy. Nie było tej rozmowy, nie? Nigdy się nie widzieliśmy i nie spotkaliśmy. Farewell, Oriana. Take care of him, Barnabas Basil. Oh, oh, great pleasure, sir. Follow me, please. To nasze kidosy teraz. Teraz my się nimi będziemy zajmować. Normalnie po domu będą nam biegać. Nice place. I could use a little rest myself. Och, man, wydaje mi się, że tutaj.
będzie tak zwany koniec. Mod nazywa się A Night to Remember. So we shall, my friend. We have witnessed and in fact on several occasions incited. Link znajdziecie w opisie. Weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo na pewno będziemy ogrywać różne ciekawe jeszcze DLC-ki. Nie będę wam pokazywać wszystkich opcji dialogowych tak jak to miałem w planach na samym początku, z tego względu, że kurczę, nie jest to jakiś najlepszy quest świata, ok? Ale przyznać trzeba, że naprawdę się tutaj chłopaki napracowali. Dobrze. Może ja coś powiem. Thank you for this DLC or this mod to Witcher 3. It was fun. Yeah, it was quick and fun adventure. Good job, guys. No i co widzowie, to by było na tyle. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć może Wiedźmina, bo nie oglądaliście go bardzo dawno, znajdziecie całą serię na kanale. Ona się, tak jak ten mod, zaczyna beznadziejnie, ale kończy absolutnie wyśmienicie. Przyznać szczerze, że muszę, że z tej serii Wiedźmina jestem absolutnie dumny. Co? Pewnie widzimy się już w Wiedźminie 4 albo z jeszcze jakiegoś kontentu. Wydaje mi się, że jest kilka rzeczy, które jeszcze chciałbym nagrać, na przykład odzyskany kontent, który ostatecznie trafił do gry i nagrać o tym różne ciekawostki. Myślę, że to będzie fajne, więc będzie tu sporo różnych ciekawostek o Wiedźminie 3, a kiedy wyjdzie Wiedźmin 4, cały kanał będzie zasrany ciekawostkami. Także możecie zostawić suba i widzimy się o godzinie 14 i 16 każdego dnia. Pozdra. I had with Nito. Yeah, it was quick.